Witam na kanale Retrownia w kolejnym odcinku pogadankowym. W dzisiejszym odcinku wracamy sobie do gierek przenośnych LCD. Z tego miejsca super podziękowania dla Daniela Lubawskiego, od którego otrzymałem trzy takie gierki właśnie, żebym mógł zrobić z nich recenzję i Wam je przedstawić. Gdzieś tutaj na dole będzie link do profilu Daniela, który robi genialne fotki właśnie w stylu retro. Możecie sobie tam zajrzeć i poobserwować. I w dzisiejszym odcinku zaczniemy od razu z grubej rury. Mam tutaj Donkey Konga, tego legendarnego, o którym mówiłem już w odcinku o historii D-pada. Jest to piękna konsola, po prostu w pięknym stanie. Także teraz już powoli przechodzimy do odcinka, zagramy sobie w to i opowiem Wam pokrótce, co to jest za konsolka. Także zapraszam do oglądania i lecimy dalej. Kompakto? No. Game Watch. Multi screen. Cigarette case? No. Game Watch. Multi screen. Donkey Kong z serii Game & Watch został wydany 3 czerwca 1982 roku. Nintendo na fali popularności swojej serii gierek LCD wymyślało co chwila nowe produkty oraz przenosiło znane gry z automatów do kieszeni graczy. Jak wspomniałem w odcinku o historii D-pada, jest to pierwsza gra, w której zastosowano tak zwany krzyżak, który później przyjął się w wielu kontrolerach różnych firm. Sama konsolka, jak widzicie, jest składana i posiada dwa ekrany. Zamknięta konsolka prezentuje się naprawdę elegancko dzięki złotym wykończeniom, co faktycznie mogło sprawiać wrażenie eleganckiej papierośnicy. W środku na dolnej części mamy po lewej stronie D-pada, a po prawej przycisk akcji, czyli skok, oraz wybór pomiędzy grą A i grą B, a także opcję zegara. Mniejsze srebrne guziczki służą do sterowania zegarem. Sama konsolka zasilana jest za to dwoma bateriami LR44. Jeśli zaś chodzi o gameplay tej gierki, to już teraz Wam tutaj wyjaśniam. Mamy tutaj taki schemat jak w standardowym Donkey Kongu, czyli musimy tutaj się wspinać po takich półeczkach, po drabinach na samą górę, żeby uratować naszą tutaj partnerkę. U góry mamy Donkey Konga, który rzuca w nas różnymi beczkami i musimy po prostu powoli się skradać do góry, przeskakując beczki. Podskakiwać możemy tylko wtedy, kiedy nad nami nie ma żadnej przeszkody, czyli tych takich czerwonych belek. Kiedy dostaniemy się na samą górę, dochodzi dodatkowy element. Po lewej stronie, może troszeczkę to słabo widać, ale jest taki przełącznik, który musimy odpalić. Wtedy po prawej stronie zaczyna nam się huśtać hak i musimy po prostu w idealnym momencie trafić, wskakując po prostu na ten hak, żeby dostać się na samą górę. No i w ten sposób po prostu zdobywamy punkty i przechodzimy coraz to dalej. I mamy też tutaj grę do wyboru, grę drugą, czyli gra B. W grze B dodatkowo jeszcze pojawiają się nam różne przeszkadzajki w postaci takich jakby dodatkowych jeszcze belek, które nam blokują podskakiwanie. W momencie, kiedy podskoczymy, a taka belka jest nad nami, no to nas tak jakby przyciągnie. Nie wiem, czy to jest coś na zasadzie magnesu. Także po prostu możemy się o to dodatkowo jeszcze zabić, plus oczywiście im dalej gramy, tym wszystko się dzieje szybciej, te beczki spadają szybciej, Donkey Kong tam też szybciej je wyrzuca i generalnie więcej się dzieje tych różnych przeszkadzajek. No i mniej więcej tak by ta gra wyglądała. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Game & Watch Donkey Kong. Podpowiem Wam tylko, że jeżeli chcielibyście sobie zagrać współcześnie w porty tej gry, możecie ją znaleźć na składankach Game & Watch, nie wiem czy będzie widać, Game & Watch 2 i Game & Watch 4 na Game Boya. Jest tutaj kilka gierek właśnie Game & Watchowych, mniej więcej tak to wygląda. Myślę, że większość z Was kojarzy. Wyszło kilka takich składanek, a właśnie na dwójce i na czwórce możecie znaleźć tego Donkey Konga.
Także teraz to już by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek Wam się podobał. Możecie zostawić subka lub jakąś tam łapkę w górę, żebym wiedział, że te odcinki mają sens. A teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć.